тому що це не є і нове, і не є місто, наскільки я знаю. Але це покаже, яка багата історія. Pół tysiąca lat od dnia założenia kościoła rzymokatolickiego w Nowym Mieście koło Lwowa. 11 listopada parafia pod wezwaniem świętego Marcina we wsi Nowe Miasto koło Lwowa świętowała obchody odpustowe, a także jubileusz 500-lecia wybudowanego tu kościoła. Historia powstania tu kościoła pod wezwaniem świętego Marcina zaczęła się w 1512 roku. W czasie okupacji sowieckiej ten kościół, jako jedna z nielicznych w tym regionie świątyń, nie przestawał pełnić swojej funkcji sakralnej. To tutaj przybywali wierni z okolicznych wsi i miasteczek, a także grekokatolicy, aby wziąć ślub, ochrzcić dzieci, wyspowiadać się i przystąpić do komunii świętej. Kiedyś w tym kościele wzięli ślub rodzice biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Edwarda Kawy, a także tu został ochrzczony jego starszy brat. I to biskup Edward Kawa poprowadził uroczyste obchody jubileuszowe i odpustowe w parafii pod wezwaniem świętego Marcina. Uroczysta msza święta, którą wspólnie z biskupem koncelebrowali liczni księża z okolicznych parafii i... Tak jak już zaznaczyliśmy, że dzisiaj przeżywamy takie szczególne uroczystości. Pierwsza, która nas tutaj wszystkich zgromadziła, to jest odpust świętego Marcina. Właśnie jego wstawiennictwo jest dla nas dzisiaj bardzo ważne. Druga to jest 500 lat tej świątyni. Mało mamy takich świątyń tutaj na terenie naszej archidiecezji dzisiejszej, gdzie możemy przeżywać właśnie takie jubileusze, 500 lat. Jest to niesamowity dar, jest to historia, jest to bogactwo nasze. I też dzisiaj w jakiś sposób szczególny łączymy się z naszymi rodakami w Polsce i z tutaj obecnymi, którzy przeżywają swój Dzień Niepodległości, modląc się o tą niepodległość dla Polski, która dzisiaj jest ogromnym wsparciem dla Ukrainy. Polski, a także księża kościoła grecko-katolickiego zakończyło się modlitwą o zwycięstwo i pokój przed Najświętszym Sakramentem, a także procesją wokół kościoła. Biskup Edward także poświęcił tablicę pamiątkową jako wotum wdzięczności Bogu i budowniczym za 500 lat istnienia tej świątyni. Przede wszystkim Panu Bogu na początku dziękuję za to, że dał tej miejscowości tą świątynię. Świątynia gotycka, stara, 500-letnia. Jubileusz za wstawiennictwem patrona tej świątyni świętego Marcina. Prosimy Cię w intencji tych wszystkich, którzy w ciągu tych wszystkich wieków doświadczali tutaj Twojej obecności, Twojej łaski. Szczególnie powierzamy Ci tą parafię razem z duszpasterzem, księdzem Grzegorzem. O jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Marcinie, uczniu Chrystusa, módl się za nami. Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca, módl się za nami.